Yo, osoby! Witam w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Koniki Mytany Arholos. Modyfikacja do Gothic 2, złota edycja z tej strony Warp, wasza ulubiona przestrzeń pełna demonów. No chyba, że jesteście tu nowi, to może jeszcze nie ulubiona, ale mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. W każdym razie zapraszam i w ogóle spoko, będzie fajnie, mam nadzieję. A ci, którzy oglądali ostatnio dzisiaj, pamiętają, że mamy w tym momencie Bibę, po tym jak nas przy... no... Dostaliśmy się w końcu do Straży Miejskiej, więc zrobimy dzisiaj Bibę. Niech żyje król! Aha, to tyle masz do powiedzenia? O, jesteś wygadany. Muszę przyznać, że gdy zobaczyłem cię pierwszy raz na treningu, nie byłem co do ciebie przekonany. Pokazałeś, że jesteś prawdziwym mężczyzną z krwi i kości. Gratuluję. Co? Co słychać? Cześć, Marvin! Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Aha, czyli cześć, Marvin, a potem będzie posłanie agresywny. No spoko. Te? Jakiś bardzo ten... Hej! Aha. Sambor. Ale śmieszne imię. Hej! Jak życie? Cisza, spokój i porządek. Ale wcale mnie to nie dziwi. Gdy strażnik Sambor pilnuje miasta, zwidy wszelakiej maści dają dyla po dziurach jak chrząszcze. Jak chrząszcze. Patrzcie, jaki dzielny strażnik Sambor. Wszystkie zbidy się go boją. Hej, ty! Nie mówcie, gadajesz o tym i o tamtym. Marvin, tak? Gratulacje. Pamiętaj, nie daj sobie wcisnąć patrolu w slumsach, a może przetrwasz pierwszy tydzień. Właściwie to już tam byłem. Nie było tak źle. Może wzięli cię za dziewuchę i dlatego cię nie zaczepiali. Wyjątkowo brzydką dziewuchę. Twoje zdrowie! Co? O czym ty... Udam, że tego nie słyszałem. Hej! Co słychać? Nie masz czasem do załatwienia jakiejś sprawy z robotnikami? Impreza jest, cieciu. Odwal się. Hej, ty! Jeden z rekrutów, tak? Mam dla ciebie coś specjalnego. Dostałem kilka skrzynek tego piwa od mojego przyjaciela z dawnych lat. Ciemne i gorzkie, ale za to jakie mocne. Na zdrowie! Na zdrowie? Hej, ty! O, widzę, że mamy nowego. Niech no ja cię obejrzę. Powinienem znaleźć coś w twoim rozmiarze. Odwiedź mnie rano, będę miał dla ciebie porządny mundur. Gdy już załatwisz sprawę z pancerzem, przyjdź do mnie. Będę miał dla ciebie trochę informacji na początek. Okej. Okay. Hej, ty. Marvinie, mam zaszczyt powitać cię w Straży Miejskiej. Jesteś dobrym chłopakiem i myślę, że świetnie się spiszesz jako strażnik. Wypij teraz piwo albo dwa. Wszystko na koszt straży. Zasłużyłeś. Postaram się nie zawieść. Nie tylko się postarasz, ale tak zrobisz. Od tej pory spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność. Nie licz jednak na chwilę wytchnienia, bo zaczynasz pracę już od jutra. Oczekuję cię z samego rana. Okej. Niech żyje król. Aha. Ej, ty. Niech żyje król. Bardzo wygadanie ci, strażnicy, widzę. Ej, ty. Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych. Ale w razie potrzeby, pomagam też obywatelom. No i super. Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. To ma sens. Uwaga, spoiler, i tak przegracie wojnę. Co słychać? Dobrze. Czynnie służ temu miastu, a nie pożałujesz. Straż potrafi zadbać o swoich. Okej. Okay. To golnijmy sobie tego ciemnego piwa. Znaczne to lat. Ma na plus 3 punkty, zdrowie plus 3. No. Też nie spoko piwo. Dobra, a jest tutaj ktoś jeszcze? A nie, tu już pusto.
wszystko jest możliwe. O, fajka, można sobie bongosa zapalić, o proszę. Każdemu jest ciężko. A, bongosy chyba. Czekajmy, co z tego. Bardzo dobry początek w straży. Wszyscy mają. Coś jeszcze mam do płyten? Co słychać? Jest nieźle. Piwo to masa, być może zwiększy mi sprzedaż, a to coś, co cieszy każdego karczmarza. Pokaż mi swoje towary. Pokaż towary mi swoje. Gulasz dzika na winie. Wszystko już mam. To nie potrzebuję. I mogę ci opchnąć za to zardzewiały topór i małą kosę. I kiepski krótki miecz. Kiepski szeroki miecz. A, młotkowacki mi się przyda. To ci mogę opchnąć i to ci mogę opchnąć. Może laga jakaś ten... A jedną kuszę treningową ci na pewno mogę sprzedać. Spoczko. No i mamy trochę więcej hajsu niż mieliśmy. I bardzo fajnie. Ciach. Czeka godzina 4:30. Jezus Maria. To już przecież jest w zasadzie jasno. Co u ciebie? Jest nieźle. Zresztą sam wiesz, jak wygląda służba. Jest to jakieś miejsce do kimania się? Można sobie się kimnąć się? Chyba nie. Chyba się nie można kimnąć. Z samego rana, mówicie. Jest rano. Mamy robotnika. Ulicami sobie za nieznalezienie dowodów. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a Starym Miastem. Czy ja mogę teraz w ogóle wejść do Starego Miasta? Teraz już, kiedy jestem strażnikiem? Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Chyba nie masz nic przeciwko. Jestem strażnikiem miejskim. Przykro mi. Zgodnie z przepisami, wejście do Starego Miasta mają jedynie strażnicy pilnujący tej dzielnicy. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. Jest tylko kłody. Kłody i kłody pod nogi. Rzucają. A było coś takiego, że chciałem... jak się nazywa ten quest? Winnicy Valerio w celu odzyskania złota z jego ostatniej wypłaty. Dobra, to chodźmy do tego Valerio całego. Hej. Zabierz mnie do... winnicy Valerio. Ależ oczywiście. No to się najwyżej troszeczkę teraz spóźnimy do tego. Do pana strażnika, kapitana, na pewno się nie obrazi. 7:01. Okej, okay. Jak gdzie mu to było? Holdwig. Który to był Holdwig? Stary Liam. Człowiek Volkera. Jeszcze raz, jak to było? Gorączka złota. Holdwiga. Stary Liam może mi pomoże. Ej, ty. Szukam Holdwiga. Ostatnio nie czuję się zbyt dobrze. Leży cały czas w swojej sypialni na piętrze budynku. Okej. Tego budynku? Nie. Tego domku, nie? Dobra, przejdźmy się do Holdwiga.
albo złoto dla wuja. Holdwik, pisisz kasę mojej rodzinie. Chcę ją odzyskać. Jak tam się wchodzi? Gumbet jest w użyciu? Dobra, to nie przeszkadzajmy Gumbetowi, skoro jest w użyciu. Nie, serio, w ogóle zapomniałem, nie pamiętam, jak to się włazi. Rum, miód, szynka, piwo. Rum, kiełbasa. Woda. 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 Mleko. Kiełbasa. I hop! Aha, magiczna przenikająca balustrada. Więcej jedzonków. Mniam, mniam, mniam. No i Esa. Holdwig. Hola, hola! Nie ma przejścia dalej. Szukam Holdwiga. No to go znalazłeś, ale w złym zdrowiu. Leży w komnacie. Nikt nie ma tam wstępu. Mój wuj, Kurt, przysłał mnie po pieniądze za wykonaną pracę. Tak słyszałem. Przekaż mu moje gratulacje za świetnie wykonaną robotę. Dziękuję, ale wolelibyśmy bardziej materialny dowód wdzięczności. Jeśli chodzi o złoto, to bardzo mi przykro, ale Holdwig o tym decyduje. Tylko on ma klucze do skarbca. Dopóki się nie ocknie, nie mogę nic zrobić. To nie jest dobry writing, że dajesz takiemu questa i masz takie, ale najpierw musisz zrobić 20 innych questów, żeby móc to ten, like. Czemu się uczyć od Ubisoftu? Ubisoft nie robi dobrego writingu. To był jakby co, nawiązanie do Odyssei. Co jeśli Holdwig się nie ocknie? Wypluj te słowa! Spokojnie, rozważam tylko taką okoliczność. Przykro mi, że twój pan jest niedysponowany, ale mój wuj czeka na swoje złoto. Już ci powiedziałem. Dopóki Holdwig nie odzyska przytomności i nie da mi dostępu do skarbca, nie dostaniesz swojego złota. Mogę jakoś pomóc? A jesteś uzdrowicielem? Nie. Tak myślałem. Wysłaliśmy już chłopaka po medyka do miasta. Bo ten cholerny Bodowin nie raczył ruszyć tyłka ze swojej pracowni. Nie pozostało nic innego jak czekać. Jednak martwię się o panicza. Nie wygląda dobrze. Chciałbym mu jakoś pomóc, ale nie wiem jak. Może ty mógłbyś się rozejrzeć po farmie? Popytać ludzi? Pytać o co? Podejrzewam, że Holdwig mógł być otruty, ale nie mam dowodów. Ty jesteś z zewnątrz. Ludzie mogą być wokół ciebie mniej ostrożni. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Kto mógł próbować otruć Holdwiga? Gdybym to wiedział, nie stałbym tu z założonymi rękoma. Nie wiem, kto osobiście go otruł, ale podejrzewam, kto jest zleceniodawcą. Podzielisz się ze mną tą wiedzą? Nie. Mogę porozmawiać z Holdwigiem? Nie. Dopóki sprawa się nie wyjaśni i jego życiu nie będzie zagrażać niebezpieczeństwu. Nikt oprócz mnie nie ma do niego dostępu. Super. Życie byłoby zbyt proste, gdyby coś po prostu można było zrobić, nie? Tak po prostu pójść se i ten. Takie, pewnie, tu sobie wejdź, jest wszystko fajnie. Lekki skórzany pancerz. Wracamy do trybu casual. Nic nam tutaj nie przyjdzie po tego, po paradowaniu w stroju strażnika. Siemka? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Otruty? Jak dla mnie, to pewnie po prostu przesadził z winem. Znowu, odkąd prowadzi tą głupią wojnę ze swoim bratem, to ciągle widzę go z butelką wina w ręku. W dodatku najczęściej już opróżnioną. Denis jak zwykle dramatyzuje. Opowiedz mi o... Może później mi opowiadaj. Niektóre problemy
Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Nie, w zasadzie to nie widzę. Stoisz się, gapisz, nie wiadomo na co. Farmer. Jest jakieś farmer, z tym da się pogadać? O czymś innym niż o tym, że co słychać i tutaj rzuca mi jakąś trivię, która nikogo nie obchodzi. Okej, więc farmerzy mi w nic nie pomogą. Stary Liam też wygląda na mało pomocnego. Pogadajmy sobie z ludźmi w środku. O! Wszystko usmaż. Przygotuj posiłek. Jak się wyjada? Nie mam jaj, już się wyjada. Wróć. Koniec. Mam naprawdę aż 17 pasztetów? Nie, 5 mam. Wszyscy mają teraz ciężko. Pogadajmy sobie. Gincie chwasty. Kto tu ma jeszcze coś do powiedzenia ciekawego? Nikt. Wszyscy poszli? Ty jesteś farmer. Poważnie? Nikt? Wow. No cóż, wygląda na to, że na razie nie pomożemy nikomu, bo jest... Holdwigowi nie pomożemy, ani wujowi. Bo pan wuj i pan Holdwig jest... Pan Holdwig jest niedysponowany. Ale nie wiem jak tam wejść, więc sorry. Wracam do miasta. Mam to w dupie. Nie chcę sam te pieniądze odzyskuję. Hey. Zabierz mnie do... miasta Archolos. Oczywiście! Widzę twój szczery uśmiech i oczy. Piękne oczy. Słucham? Zamieszkałem w mieście, by uciec od potworów. Ale tu jest gorzej. Podejrzani ludzie chodzą nocami po ulicach i tylko czekają, by poderżnąć mi gardło. Może powinieneś o tym powiedzieć straży? Rozmawiałem już z Araxos, ale wzięli mnie tam za jakiegoś wariata. Ale ty jesteś normalny. Pomożesz mi. Weź moje grzyby i zaopiekuj się nimi. Ja odchodzę. Co takiego? Nie ufaj nikomu! A niech to. Trzeba wiedzieć. Okej. Dzięki za grzyby. Mogę sobie teraz pogadać z Ernesto? Ciekawe, czy będzie na mnie zły, czy może być przeciwnie. Hej, Ernesto. Lorenzo, sorry. Hej. Jak sytuacja? Przysięgam, że jeśli jeszcze raz usłyszę Lorenzo zamiast Lorenzo, to nie ręczę za siebie.
Idioci. Prostego imienia nie potrafią wymówić. Ja wiedziałem, że się nazywasz Lorenzo, totalnie, wcale nie zapomniałem. I totalnie zawsze poprawnie wymieniałem twoje imię, tak? Tak, tak było, tak się działo. Jak ci? Dobra, Zgadujemy w mundur, zgaduję, i pierwszy dzień straży. Moglibyśmy sobie tam chodzić, prawda, szukać, ale po co, skoro jest przewodnik? Dokąd chciałbyś się udać? Zaprowadź mnie... do koszar. No to w drogę. Aha, czekaj, to w przeciwną stronę? Aha, No proszę, jak to dobrze, że... jeżeli mam przewodnika ze sobą. Jest 11.46, no to jest przed południem, to prawie jak dano. Dotarliśmy. Aha, odprawię. Polecam się. Siemanko. Co nowego? Zamiast marnować dobrą stal na tych samobójców na froncie, król mógłby podesłać ją nam. Jeszcze trochę, a będziemy chodzić w łachmanach i machać naostrzonymi patykami. A gdzie moja ta? A, najpierw chcę mam pogadać z Ludelichem, dobra. Źle zrozumiałem zatem. Panie kapitanie. Hej, ty. Od czego mam zacząć swoją służbę jako strażnik? Nadszedł czas, żebyś otrzymał swój pierwszy prawdziwy mundur i z dumą nosił barwy straży. Zgłoś się do Lenarta, będzie miał coś dla ciebie. Kiedy już to załatwisz, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze, większe zadanie. Wytłumaczę ci wszystko dokładnie, gdy już będziesz gotowy. Możesz też udać się wcześniej do Oktawa, zajmuje się naszymi najnowszymi rekrutami. Z pewnością odpowie na wszystkie twoje pytania związane z technicznymi aspektami naszej pracy. Co będzie należało do moich obowiązków? Jeszcze masz wątpliwości? Strażnik powinien przede wszystkim dbać o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Gdy zauważysz wśród ludzi jakieś podejrzane zachowania lub będziesz świadkiem przestępstwa, musisz natychmiast interweniować. Warcholos, nie tolerujemy również handlu bagiennym zielem oraz żywym towarem. No i są też kwestie polityczne. Jak pewnie słyszałeś, sytuacja na froncie nie jest ciekawa. Z tego powodu wielu obywateli coraz chętniej podważa autorytet króla i nawołuje do secesji. Ci durnie nie rozumieją, jak szkodliwe mogą być ich działania. Podburzanie społeczeństwa do buntów jest zakazane i podlega natychmiastowemu zesłaniu do Górniczej Doliny. Jebać wolność słowa, faszyzm. Zatem, Mógłbyś mnie wyszkolić? Jako dowódca straży nie mogę uczyć każdego z jej członków. Zajmuję się szkoleniem wyłącznie naszych najlepszych ludzi z elitarnych oddziałów. A w czym szkolisz? W posługiwaniu się bronią jednoręczną i dwuręczną. Pomagam też w treningu siłowym. Jak zostałeś dowódcą straży? Zaczynałem od samego dołu, tak jak i wszyscy. Zostałem rekrutem, później strażnikiem, a po kilku tygodniach otrzymałem kolejny awans. Byłem sumienny, pracowity, a przede wszystkim zawsze starałem się zachować balans między przestrzeganiem przepisów a postępowaniem z ludźmi. A lata mijały, a moje działania zyskiwały coraz większą aprobatę wśród Rady Miasta, przy jednoczesnym rozwścieczeniu lokalnych przestępców. W końcu, po wielu miesiącach śledztwa, udało mi się rozpracować największą szajkę w całym mieście. Za moje zasługi została mi zaproponowana pozycja dowódcy całej straży. Jak widzisz, od tego czasu siedzę w tym gabinecie i staram się zachować nasze miasto od wszelkich niebezpieczeństw. Jezu, jak słodko. Co, wspaniały człowiek, wspaniały. Zsyłasz ludzi do więzienia, z którego nie ma ucieczki.
ponieważ uważają, że mają prawo do samostanowienia zamiast słuchania starego despoty siedzącego tysiące kilometrów dalej. Jezus, ale cudowny człowiek, Roderick. O jest. Tylko, well, z drugiej strony nie wiem, czego się miałem spodziewać po straży. Podobno możesz mieć dla mnie lepszy pancerz. Coś tam się znajdzie, choć jak pewnie słyszałeś, ostatnio krucho u nas z zapasami. Weź ten. Ma kilka rys i przetarć, ale wciąż powinien spełniać swoje zadanie. Mam nadzieję, że przyniesie ci więcej szczęścia niż poprzedniemu właścicielowi. Śmiało, przymierz ją. Zobaczmy. No i teraz wyglądasz jak człowiek. Trochę jakby była przyciasna w pasie. Gadanie, jak dla mnie leży idealnie. Zresztą nie musi być wygodna, tylko ma ci uratować tyłek. Czyli teraz jesteś naszym nowym kolegą, co? Na to wygląda. Nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć. W ostatnich latach służba w straży to ciężki kawałek chleba. Roderick ciągle ma wizję odbudowy jednostki, ale to zajęcie na długie lata. Tak czy inaczej, widać, że wciąż nie może ścierpieć błędów młodości. O jakich błędach mówisz? Nie powinienem o tym gadać. Wiesz, żeby nie podkopywać morale, szczególnie u nowych, ale widzę, że dobrze ci z oczu patrzy. Po wybuchu II wojny z orkami i upadku Nordmaru, król rozpoczął masowy pobór do armii. Liczył się każdy miecz, który mógłby zatrzymać pochód tych bestii na południe. Edykt o przymusowym wcielaniu do armii nie ominął również Archolos. Wielu młodych chłopców, zamiast bronić swojego domu, zostało wysłanych na front w Myrtanie albo Ardorze. Prawie cała stal szła na wyposażenie królewskich, a straż miejska, pilnująca porządku w koloniach, musiała zadowolić się samymi ochłapami. W konsekwencji tego jakość i ilość strażników zmalała, a organizacje przestępcze w mieście zaczęły wietrzyć swoją szansę. Roderick był wtedy młody i cholernie ambitny. By zapełnić stale topniejące szeregi strażników, obniżył wymagania potrzebne do wstąpienia do jednostki. Po pewnym czasie doszedł do wniosku, że popełnił olbrzymi błąd, bo zamiast profesjonalnych rekrutów, straż była pełna obwiesi i oprychów dbających wyłącznie o ciężar swoich sakiewek. Roderick wciąż marzy o odbudowie reputacji swojej jednostki, ale mieszkańcy mają dobrą pamięć. Ej, okład. Okładkow. Zdaje się, że nie miał innego wyjścia. Mógł próbować zapełniać szeregi, albo pozwolić na wysyp przestępców na ulice miasta. A tak, pozwolił tylko na upadek renomy Straży Miejskiej i wysyp oprychów w mundurach. Twoim zdaniem źle zrobił? Zawsze w niego wierzyłem i staram się wierzyć nadal. Czas pokaże, czy jego próby reformy organizacji odniosą sukces. Jak trafiłeś do straży? Kiedyś, jak byłem młodszy, zaciągnąłem się do armii. To było zaraz po wybuchu wojny z Warantem. Dawałem wiarę utartym hasłom o zwiedzaniu świata i wypełnianiu obywatelskiego obowiązku. Pech chciał, że zamiast na kontynent wysłano mnie do tłumienia powstania chłopów w sąsiednim Lomarze. Dostałem widłami prosto w ramię i od tego czasu mam problem z machaniem mieczem. Szybko potem zostałem oddelegowany z powrotem na Archolos. Nie chciałem jednak zupełnie odciąć się od służby, więc zaciągnąłem się do straży. Jesteś zadowolony ze swojego wyboru? Ba, byłbym głupi, gdybym nie był. Gdyby nie mój krótki staż w armii, pewnie skończyłbym w porcie, żebrząc o jedzenie. A tak, przynajmniej mam ciepłe posłanie i co do gęby włożyć. To było bardzo pouczające, dziękuję. 35, 40, 35. 25. Ubranie strażnika na pewno jest strój do kurde straży. To jest definitywnie lepsze niż to, co miałem wcześniej. Oktaw. Czy tu? Roderick powiedział, że to ty zajmujesz się rekrutami. Tak, chłopcze. Dowodzę wszystkimi szeregowymi strażnikami. Masz do mnie jakieś pytania? Czy może od razu chciałbyś otrzymać jakieś zadanie? Co muszę zrobić, by dostać lepszy pancerz? Pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. Darmo z jadą nie dajemy dobrej jakości sprzętu.
Podczas szkolenia otrzymałem miecz jednoręczny. Jest szansa, aby wymienić go na coś cięższego? Myślę, że jak pójdziesz do Odgara, to powinien przerobić twój miecz na dwuręczny. Teraz, kiedy jesteś pełnoprawnym członkiem straży, nie będzie ci sprawiał problemów. A jak wygląda sprawa z nowym wyposażeniem? Muszę zdobywać je na własną rękę? Wraz z każdym awansem będziesz otrzymywał swój przydział. Zazwyczaj będzie to pancerz, jakaś broń, a czasami nawet jakiś pas lub pierścień. Oczywiście nikt ci nie zabrania kupowania broni u handlarzy. Byle tylko tych prowadzących legalne interesy. Jako strażnik musisz być przede wszystkim efektywny. Nikt nie zmusi cię do używania broni, którą nie potrafisz się posługiwać. Inaczej sprawa ma się z pancerzem. Jest on twoim mundurem. Musisz go nosić zawsze, gdy jesteś na służbie. Jeśli będziesz się dobrze sprawował, to może zostaniesz za jakiś czas przyjęty do jednego ze specjalnych oddziałów. Ich członkowie mają dużo bardziej spersonalizowane wyposażenie. O jakich oddziałach mowa? Mogłeś jeszcze nie zauważyć, ale wyżsi rangą strażnicy dzielą się na mieczników i kuszników. Każdy z oddziałów dowodzony jest przez osobnego sierżanta, który przydziela strażnikom obowiązki. Póki co nie zaprzątaj sobie tym jednak głowy. Gdy zostaniesz awansowany, Roderich wszystko ci wyjaśni. To ja jestem odpowiedzialny za wszystkich nowych strażników, więc póki co będziesz raportował do mnie. Co z leczeniem ran? Każdy ciężko ranny strażnik może odwiedzić naszego medyka Koruma. Postawi cię na nogi, zanim się obejrzysz. To jest. Odmaszerować! Jest bardzo zajęty gapieniem się na swój miecz. Żadnych innuendo. Hej! Mógłbyś mnie wyszkolić? Nie mam za dużo czasu na takie rzeczy. Dlatego szkolę tylko członków oddziałów specjalnych. A w czym się specjalizujesz? Głównie w strzelaniu z kuszy. Ale potrafię też pokazać innym, jak poprawić zwinność swoich ruchów. Oczywiście, jeśli znają już podstawy. Znam się też trochę na łowiectwie. Wiesz, pozyskiwanie skurgadów, wyrywanie kłów, pazurów, rogów cieniostwora, języków ognistych jaszczurów. Z tą różnicą, że uczenie tego nie jest moim obowiązkiem zleconym przez Rodericha. Dlatego musisz mi za to zapłacić. Ale w zamian nie będę patrzył na twój stopień w organizacji. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Tylko przygotuj złoto. Jezus, nie mam tyle hasy. Odmaszerować. Dobra, chodźmy do Rodericha, da nam zadanie. Hej, ty. Jestem gotowy. No skoro formalności mamy z głowy, nadszedł czas na twoje pierwsze zadanie w terenie. Pamiętam, że wspominałeś coś o zaginięciu twojego brata w Silbach. Tak się składa, że trzeba rozwiązać sprawę innego zaginięcia, również w okolicy wsi. Parę dni temu wysłałem na zwiad oddział sierżanta Gerwina. Miał sprawdzić doniesienia o bandytach grasujących w okolicach wioski, ale od tamtego czasu nie dostaję od niego żadnych raportów. Na domiar złego mieszkańcy zaczynają biadolić, że ludzie giną, a straż ponoć nic z tym nie robi. Oczywiście, że nic nie robi, skoro tuzin dobrych ludzi, którzy mieli się sprawą zająć, gdzieś się zawieruszył i nie mamy pojęcia gdzie. Może w takim razie wcale nie byli tacy dobrzy. Oprócz kilku młokosów, większość miała ładnych parę lat służby za sobą. Między innymi Berto i Till, ludzie, którzy wielokrotnie udowadniali swoją wartość. Chcę, żebyś odnalazł Gerwina i dowiedział się, dlaczego zwleka z dostarczaniem raportów. Wiesz też, że nie bez powodu przydzieliłem to zadanie akurat tobie. Skoro Gerwin wyruszył w okolice Silbach, to możliwe, że natknął się na porywaczy twojego brata. Dziękuję za pomoc. Podziękujesz, jak już go odnajdziemy, a na razie wykonuj sumiennie swoje obowiązki. Gdy już dotrzesz do wioski, porozmawiaj z Albynem. To do niego miał się zgłosić Gerwin, więc powinien mieć informacje z pierwszej ręki. Na wszelki wypadek możesz też zajrzeć do gospody. Chłopcy na przepustce czasem wpadają tam na kwaterkę piwa. Gdybyś przypadkiem spotkał w niej któregoś z nich, masz mnie o tym natychmiast poinformować. Niech wiedzą, że nie toleruję samowolki. Tak jest, kapitanie. Cieszy mnie twoja postawa, chłopcze. Mam nadzieję, że wspólnie z twoimi słowami przemówią też czyny. Wróć, gdy tylko uda ci się czegoś dowiedzieć. Odmaszerować. To jest, kapitanie. Czyli zatem wracamy do wioski Silbach. Przyda nam się jakiś goniec Araxos, który nas tam zaprowadzi. Nie potrzebuję jeszcze. To jest prawda mimo wszystko.
kawałeczek. Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy? Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco zagubiony. Ostatnie, co pamiętam, to picie wina z moim dobrym przyjacielem. Ładny mi przyjaciel. Co? Co zrobił ten łajdak? Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc, widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka! Okej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Siemka? Pokaż mi swoje towary. Błękitny żagle. Księga opisania na początku gildy kupieckiej. Bla, bla, bla. To mnie nie interesuje. Widzę moja kusza. Stara kusza jesionowa. No to jest znacznie lepsza kusza niż to, co mam. To se sprzedamy ci to. Sprzedam ci też lekki skórzany pancerz. I amulet, bo czemu nie? Dobra. Panie Gończe. A, to jest człowiek Volkera akurat. O! Zeszliśmy sobie... O! Jest i pan Goniec. Nie, to jest pan przewodnik. O, tam jest pan Goniec. Dobra, więc znaleźliśmy pana Gońca i pójdziemy sobie teraz do wioski Silbach. A raczej pójdziemy sobie do niej w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Jestem wam bardzo wdzięczny, że wpadliście. Tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, proszę. Lajkujcie i subskrybujcie. To było z tą łapką, nieważne. Pamiętajcie, żeby nacisnąć ten dzwonek, co tam jest koło subskrypcji, żeby było widoczne wszystko, co mi się wyświetla, bo jak nie będziecie widzieć, to przegapicie mój wspaniały content. A póki co, jeszcze raz dzięki, że wpadliście. Zapraszam na kolejny odcinek. No i wiecie, pa pa!